Cześć, siemano, witajcie bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Wiedźmiaku, moi drodzy. Dlaczego to się samo przerwało? Najpierw Glade pokaż. Ej, ale ja już tu byłem nieraz. Jaki Glade? Właśnie jaki. Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej, bo nie. Z tego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Ej. Nie mam takiego Glade'u, no raczej chyba, że do tych Glade'ów zalicza się któryś z tych Glade'ów, które nie kupiłem w trakcie całej rozgrywki, ale wątpię. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila, jak zdobyć tę przepustkę? A może wpierdol? Trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Kurde, tu się rzeczy dziwne dzieją. Od Zigiego Roywena. Au. Miej się na baczności. Dobra, czyli co? Pospinaliście ogólnie i koniec, tak? Po co ta cała afera była? Proste pytanko. Po co ta cała ofera była? Naprawdę? Woli. Tak to ma wyglądać? Tanie dziwki, cienkie wino? Na mnie. Nie mam wpływu na to, co dostaję w spadku. Ale od ciebie zależy, co się zrobisz. Wiem, dlatego zastanawiam się. Spokojnie, idę zobaczyć, bo Jaskier dostał w spadku 4 dziwki i jeszcze chyba kolejne są na górze. Moment, no to spadek, kurde nie, cisza tu jest, nie ma nikogo. Idziemy pogadać, ciekawe co się dzieje, bo tu różne rzeczy po prostu odwalają. Z Jaskrem to jest cała po prostu litania zabaw w tej grze, autentycznie. Jaskier, wytłumacz mi, co tu się dzieje. Drwizer. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i grajek. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Tylko niech zgadnę, kilku rzeczy ci brakuje. Potrzebuję funduszy. Więc... gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a Ekimą, może byś pomógł staremu duchowi. Co mogę zrobić? Może po prostu ci pożyczę, weź pożyczkę w banku Vivaldich. Nie wiem, pożyczać, a raczej pomóc, bo będziemy mieli kolejne zadanko. Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, z scholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z Zelikani i nie odmawiał córeczce niczego. Od niej pożyczymy pieniądze. Aha. Dobra, mów o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na? Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Irina. Wiesz, taki, jakiego używa w czasie przedstawień. No dobra. Kiedy zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. Ale po co taki miecz? A ty co będziesz robił? Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Irina. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć. Ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. No dobra. Jestem w stanie się zgodzić. Zasuwam. W tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. No nie wiem, albo cię Jaskier porwą, albo cię od... cokolwiek z tobą mogą zrobić, nie? Jesteś zdolny, ziomek. Daleko to do Madame Iriny, to jest do tego kabaretu, nie? Kurtyzana, jak po prostu w Assassino. Assassino. A czy ja? Pogadajmy z nią. Ja już Wiedźminie. Wiedźmi. Wiedźminie. Wiem, że jestem Wiedźminem, tylko że nie chce ze mną pogadać. Ja bardzo chętnie bym w sumie z nią pogadał. To nie robi, to nie stanowi żadnego problemu. Słuchajcie, pożycz od Madame Iriny miecz rekwizy. Dobra, ona to pożyczy, to nie będzie żadna sekwencja skradankowa, czy też żebym jej po prostu to musiał ukraść. Ale może coś chcieć w zamian. Bo tutaj ta gra tak funkcjonuje, nie? Pomogę ci, ale... pomóż ty mi. Cierpię na zapaść wewnętrzną. Tak? To cierp sobie dalej. Stanęłam, kurczę, tu wejście czasem jest mega zakręcone. Madame Iriny. Siemaneczko. Cześć, miecz. Ciebie też. Potrzebuję rekwizytu. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów. Miecz, którego używacie do scen walki.
O, a po cóż ci taki mięso? No, bo już się bałem, że uległ zniszczeniu. Fuch. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. To jest fajne. Ona w kieszeni ten miecz trzymała. Atrapa miecza. Ciekawe, czy taką atrapą miecza można zbić atrapę żołnierza, czyli takiego mieszczanina tutaj na przykład. Tak wyciągnę i o, nagle mam dostęp do niezwykłych opcji. Jebud go. Hola, siema. Nie ma sprawy, my w prawo, coś się dzieje. W ogóle taki dzisiaj, to znaczy ja to nagrywam, teraz jest to, co dzisiaj jest za dzień sobota. Chciałem różne rzeczy porobić i fejle zaliczyło naprawdę bardzo dużo rzeczy. W ogóle dzisiaj jest dzień, nie wiem, nazwijmy to dzień fejlu. Po prostu wszystko się spierdzieliło, dosłownie, naprawdę. Wszystko, co mogło zawieść, mnie dzisiaj zawiodło. Poziom mojej agresji wzrósł niebywale, ale potem od razu zmalał, bo stwierdziłem, że po cholerę się mam denerwować. Nie wyszło, to nie wyszło. Zrobi się jeszcze raz. Po zachodzie słońca spotka się z Jastrzem. Ej, no moment, co to ma być? On tu już miał być. Ehe. Już dawno. A czekamy na niego. Kurwa, czekaliśmy my na ciebie. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuje ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Aha. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. To ma być ten plan? Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Jeszcze kwestie mi wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. Wow, uwaga. Maskę. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu, idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w Shaolin. Dobra, uwaga. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Czy to jest kartki? Wyskakuj z sakiewki. To nie jest twój szczęśliwy dzień. Oddawaj sakiewkę. Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Co, walczymy z Jaskiem? I co? Jest lepszy niż myślałem. Mam mu się dać obić, czy co? No czekaj, niech mnie uderzy. No nie może mnie chyba ubić. Trafił mnie! Ała! Szybko, do domu! Tam nas nie dopadnie! Na wieczny ogień! Czego od nas chcesz? Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Ja nie mogę. Karmazynowy mściciel, Jaskier, ty mnie nie przestaniesz zeskakiwać. Serio, bez kitu. Ludzie, to... Nie wiem, dobrze mnie nie widzieliście. Zaczynało mnie tu puczyć ze śmiechu. Zaczynałem po prostu tutaj zostać... Być ściskanym przez totalny napad. What the fuck? Co to jest? Nie? Co ty odpierdalasz, Jaskier? Coś takiego, mniej więcej takie miałem myśli. I co się dzieje? Po prostu zniszczył. Jeszcze czytaj z kartki. Ciekawe, jakby to wyglądało. Oddawaj sakiewkę. Nie masz dzisiaj szczęścia, młoda damo. Jaskier mnie najął. Chcemy cię zmanipulować tobą się i... Kurde, no inaczej miałem to powiedzieć. No ale tak. Chcemy cię zmanipulować. Daleko to? Rano się spotkać z Jaskiem. W ogóle jestem szczęśliwy, ale już nie mówię przedwcześnie, ale już przynajmniej dzisiaj nagrywania nie wywala, nie? To jest taki plus. Kurwa żeż. Rano. To jest chyba rano, nie? Poranek. Około 10? Czy której? Nie. Kabaret. O, Zoltan ciśnie! Zoltan, czekaj! To jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie.
Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuje nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? A co mamy do wyboru? Mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać, choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Kabaret to forma teatru. Niech będą teatralne dekoracje. Co? Kabaret to forma teatru? W pewnym sensie tak, ale raczej ciut daleko to od tego. Do kabaretu bardziej pasuje klimat buduaru. Jaskier robi to dla ciebie. Ty powinnaś wybrać. No kurczę! To drugie. Klimat buduaru jakoś bardziej mi pasuje do kabaretu. Tylko nie przesadźcie z pluszem. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Ciekawe, czy będzie spinał, czy nie. Panowie, koniec fajrantu. Do roboty. Let's do this. Let's do this. Uwaga, ciekawe, co Jaskier powie. No, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Z tego, co ja znam Jaskra, to tak... Tak nie wiem w sumie, co powiedzieć. I tak, i nie, i tak, i nie, i tak, i nie, no. A dobra, nasz przyjaciel. Prawda. Wyznaję zasadę, że trzeba się dobrze bawić, żeby dobrze żyć. Nie nabijaj się. Naprawdę tak myślę. A w tej zasadzie nie ma nic złego. Jaskier po prostu potrafi cieszyć się życiem. Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do Poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kabałę. No, znowu nie. Wszystko jest możliwe. Sprawda. Nie, kolejny pół gry będziemy go szukać, nie? Uwaga. Znajdź Jaskra. Czy wy nie macie w tym momencie takiego lekkiego déjà vu, déjà vu i wszelakich innych etc. spraw z tym związanych? Znajdź kurczę Jaskra. Czy my już go nie szukaliśmy? Znowu go mamy szukać? Ziomek, błagam cię, nie, ostatni raz, naprawdę. Ostatnio go szukaliśmy, nie, nakręciłem się znowu, uspokój się. Dobra, możemy kontynuować. Znajdź Jaskra, po prostu proste zadanie, idziemy do Jaskra, po prostu. Nic ciekawego, no nie, że coś ciekawego. Po prostu proste zadanko, zajdziemy tam i na pewno go znajdziemy, tak jak zresztą poprzednim razem. To nie będzie długa, skomplikowana sekwencja. Przecież no, sama w sobie brzmi dość prosto. Znajdź Jaskra, nie? Co z tym może być takiego ciężkiego? Co? Nic, kompletnie. Nie, kompletnie. On tu na pewno... O, już widzimy Jaskra, super. No, plus, przynajmniej nie muszę cię szukać tych ostatnio 6 odcinków. Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Uwaga, tamten będzie żygał. Uwaga, jeszcze nie, dobra, spokój. Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Mnie nie pytaj. Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi.
Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Masz coś? Tu go nie ma. Ej, kurde. To może tu w wiaderku. Jest. Klucz. Wstawaj! O, Geralt. O, już myślałem, że nie wstanie, że go zbloczyło. Siemaneczko. Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność. Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu. O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę. Albo dostaniesz Dejaskrowi wyjaśnić, bo ja ci... Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze. I sława. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, skoro tak... Wiedziałam, że się zgodzisz. Super. A drugą rzeczą to będzie zmiana twojej czapki, bo ogólnie to w niej kartofle by można było tak pakować i nosić do sklepu. Tam i z powrotem. Okej, to ta zasuwa. Myślałem, że będzie gorzej. Jakoś poszło. Masz tą kasę? Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? No przydałoby się, już 18 minutę klepiemy ten wątek. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. To może pójdę z tobą. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi, bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę pójdziesz? Tak. Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Nie, a, daleko. No. Właśnie coś tak czułem. Że 200 stópek. Ja będziemy posuwać. 200 stópek. I lekko w prawo, trawerzikiem. Dobrze, zakręt wzięty. Prawie perfekcyjnie, aczkolwiek ten łuk moglibyśmy ogarnąć lepiej. Ulicznica. Ja się zastanawiam, co ten Jaskier zrobi z tymi kurtyzanami tam. Bo może zrobić różne rzeczy. Może ich tam zostawić, może ich wywalić. No zobacz. Wow, wczytywanie było na chwilę. Karcz ma złocisty jesiotr. Wiem, przez co może być wczytywanie. No, rendering jest ustawiony w tle. Jest zachowany. Jest wpakowany w RAM, a u mnie dużo tego RAMu znowu tak bardzo nie ma. I prawdopodobnie miasto się czasem musi wczytać. Bo mu brakuje RAMu. Widzę, że tu ktoś był i teraz... Kurczę, jest ciut problem. Szukam jakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie pozwolę go okraść.
Wiesz co chcesz, ja przyszedłem tu tylko po plakaty. Nie słyszałeś co mówiłem? Wszystko tu należy teraz do mnie. Spieprzaj dziwo. Dałem wam szansę. Myślałem, że załatwimy to spokojnie. Mam się z wami lać? Ja się tylko czasem zastanawiam, dlaczego nie mogę miecza wyciągnąć. I to mnie boli. Ej! No bez przesady. No bez kitu. Co to jest? No, Geralt, ja nie mogę. No, giń. Dobra, i ty też padłeś. Dobra, dwóch, na farcie. Czego kurwa chcesz? Plakaty tylko. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek, gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. Nie! No widzisz, a można tak było od razu. Wiecie, gdzie to jest? Właśnie, ciut daleko. I my po jakieś głupie plakaty ciśniemy aż do Wegelburgów. No naprawdę, kto to wymyślił? Jedna sekwencja uruchomienia kabaretu. Ja nie mogę, dlaczego to musi być takie ciężkie? Ten tu jest zadanko jakieś poboczne chyba. To właśnie, wykonajmy sobie go. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. No. Zmierz się ze mną! Z kim? Stawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo! Bo przyprowadziłeś kolegę? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie, ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my samotrzeć na ciebie uderzym. Wow. Tak, boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Był czas zauważyć. Nie mam zamiaru z wami walczyć. Nie pytałeś, a teraz skoro już się tu pofatygowaliście, stawajcie. Będzie ciekawie. Ulepszona jaskółka. Kolega Ranveil. Zabawimy się. Będzie ciekawie. Głowę mu urwało. Ojej. Teraz jeszcze jedna petarda. Kolejnemu temu. Oj, w ogóle tego biedaka to totalnie poskładało. No teraz to już chyba go nie spotkamy. To co? Mam nadzieję, że już go nie spotkamy. No kurczę, totalnie pukło. O kurde, łowca czarownic 31. No to ja bym uznał. A może z jakby był jeden, to byśmy zawalczyli, ale może nie. 31 to jednak jest jeszcze poziom dosyć wysoki. Mam 16. Może bym się z nim zmierzył, ale nie wiadomo, rzuci jakieś czary czy cokolwiek, jak Baba Wolna, która nas dzieliła po prostu jednym uderzeniem. On przynajmniej ma oznaczony poziom, ona nie wiadomo, który miała ten poziom. Dziesiąty? Nie, dziesiąty, setny chyba. Ulicznic, a tu tych ulicznic w tym Nowigradzie chodzi. No, dalej, Wiedźmin. Błagam cię, nie wiem, gdzie jest ten znacznik, czy tutaj, po tej stronie wody, czy po tam... Po tamtej, ja najprawdopodobniej muszę przejść tym mostkiem świetnym. Ej, fajny, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie byliśmy. Tylko błagam, żeby te drzwi były otwarte. Błagam, błagam, bo... Uf. Kurczę, bo wiecie, co by to oznaczało? Oj, przepraszam. Jeszcze przez teatr idę, to tego się nie spodziewałem. Wiecie, co by to oznaczało? Żebym musiał pociskać bardzo, bardzo daleko. Ej, 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 ej. Tu? Super. Ja nie mogę. Super. My po głupie plakaty. Gdzie to jest? Tutaj. Rezydencja u Wegelburgów. No tego to bym się nie spodziewał, że tak daleko będziemy musieli pociskać. Że gdziekolwiek on będzie, ale bliziutko. Ale nie wiem, co to jest. Te ostatnie. Jak tu byłem, to byłem strys. Ciekawe, gdzie ona teraz śmiga. Chłop, skrzynki mnie zblokowały. Nie, kolejna znowu mnie zblokuje. Nie, nie rób tego. Nie, nie. No, Latrek? Latrek? Jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyła mnie Jaskier. A, tak.
Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. To ja pójdę. Jednego z nich spotkałem. No widzisz. Ale ich obiłem. A na dodatek, hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. A jeśli przegrasz? Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Wygram dla ciebie wyścig. Spłacę twój dług. Jaskier musi się obejść bez plakatu. Wygram dla niego wyścig. Jestem spoko, ziomeczko. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Dobra, gorzej jak reszta ziome... A to jeden wyścig. Uwaga, jazda! No, zasuwaj. Muszę wygrać ten wyścig. O kurcze, a on jest ciut ogarnięty. Albo i nie, dobra, wyprzedziłem go już. Spoko, wytrzymałość wierzchowca. Zobaczymy, jak długo pociągnie. Muszę na pewno sobie ciut odpocząć, bo to jest ten sam wyścig, który robiliśmy, tylko że w drugą stronę. Cicho, nie weźmiesz mnie. Nie, nie, ja tylko reperuję sobie wierzchowca i zasuwam dalej. Okej. No jest priorytecik w tym momencie. Pam, 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 pam. Jeszcze trochę. Mam nadzieję, że płotka wytrzymiesz. Jeszcze ciut. Jeszcze ciut, jeszcze połowę. No kurczę, na pewno wytrzymy, już tam widzę ten końcówkę. Dobra, tylko żeby nie było drugiego okrążenia. I zwycięstwo! Dziękuję, zadanie zaktualizowane. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Tak, po prostu. Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. Dobra. A jeśli tak, to spoko. Tam jest jakieś zadanko znowu, ale ja nie chcę zadanka, ja chcę wrócić do... O, mistrzowskie siodło! Pokażcie to. Dzisiaj opłaca się robić zadania poboczne. Mistrzowskie siodło, co ono takiego zajebistego daje? Wytrzymałość, a to daje co? Ej, no bez kitu. Wyśmienite wyścigowe siodło. Ujmę to tak. Słabe to siodło. Geralt, co ty robisz? Ja cię proszę. Naprawdę. Nie czaję, co to było. Wracamy do kabaretu. Chodźcie, gdzie to jest? A tutaj, bliziutko, przeładowanie. Cały odcineczek o kabarecie. Podoba się? Czy nie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. A za chwilkę sobie kończymy. Tylko zobaczymy, jak to faktycznie się skończy z tym kabaretem. Czy on to wybuduje, czy nie? Bo jestem mega ciekawy. Mam nadzieję, że mnie puścicie i nie będziecie znowu pierdzieli z tym glejtem. No, super, szacuneczek. Pełną parą szacuneczek. O, tu się już coś dzieje. Proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. No, wyszło. Choć myślałem o czymś bardziej, no wiecie, w teatralnym stylu. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej. Czy... Jasne. Gdzie idziecie wieczorem? Gdzie zasuwacie? A wiesz, stary, do Kameleona. Do Kameleona, do Leosia ciśniemy. Kiedy otwarcie? Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? A dzisiaj wieczorkiem? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczy tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Nie ma za co.
Chcę widzieć tą próbę generalną. To, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Bardzo chętnie. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Że jesteś gruby, śmiercisz. Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. No, Jaskier. Będą z tego dzieci! Nie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No, łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Nie wiem, no, ty tak po prostu byś sobie. Ładowanko. Oczywiście, a wie jaki to dla mnie ważny. To jest kabaret. Więc pewnie robi się nabóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna, ktoś się napadł, ranił, zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już idę! Geralt, pójdziesz ze mną, proszę! Jasne, że ciskamy. Jasne, chodźmy. Kurde, miałem przeczucie, że ją coś tam po prostu napadnie. Miałem przeczucie, że ją ktoś... orobi tam w trakcie przejścia przez miasto. No ale chyba nie zginie, nie? Bo to było... Priscilla! Wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. O kurde. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentkim? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Czyli to nie był napad rabunkowy. Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Novigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt. Wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwy syna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Aj, Captain. Nie musisz mnie namawiać. Bardzo chętnie to zrobię. Pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak naród. Dokładnie. Wpuszczą mnie do kostnicy? Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego... działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, jestem, pewnie. Idziemy. Tak, gotowy i zaintrygowany. Bardzo, 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 bardzo. Dobrego, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. I tak dostanie w dupsko.
Okej, ale od tego miejsca sobie, moi drodzy, kontynuujemy w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Obczajcie social media, które macie w opisie. Social media, które macie w opisie. Jeśli chcecie wysłać jakiegoś fanarcika, czy też fanboxika, to adres najprawdopodobniej jest na fanpage'u. Tam po lewej stronie, jak wchodzicie, tam jest adresik dla poczty, bo kurier nie wiem czy tre. Dla poczty na pewno. No i teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć, na razie. Pa.